Cześć. Wyjdź. Wyjdź. Cześć, siema, z tej strony jest Patryk1995, a tak jak możecie zauważyć, jest kolejny odcineczek serii Zagrajmy w Harry Potter i więzień Azkabanu. Tak, idziemy teraz za Fredem George'em. Fredem Wesley. Cicho, ja tu skrzyneczkę otwieram. Dobra, skrzynka jest dobra. Tak jak mam dogadać. Sądzę, że są zamknięte. Nie. Dobra, dobra, ja się już popisuję. Tu gdzieś będzie tak, no może nie cutscenka, ale będzie taki... Chyba... Tam. Tutaj. Profesor McGonagall, profesor Dumbledore! Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Dziękuję, profesorze. Pewnie już wiesz. Dementorzy z Azkabanu przybyli do Hogwartu na polecenie Ministerstwa Magii. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się z dala od Hogwartu i Dementorów. Ruszcie się! George już czeka w sklepie. Za mną! To zaiste. Ale dziwi mnie to, że w tej Dumbledore niczego nie uczy. Żadnych zajęć. Tak, u niego możemy kupić Fortuna sobie Major. Coś. Dajcie, bijemy go. Jaki ciula tak mało. Do zobaczenia później. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć profesor McGonagall. Dobrze, ufam tobie. Ciekawe, o co chodzi. Witaj, Harry. Witaj w naszym sklepie. Wow, patrzcie na te rzeczy. Po prostu podejdź do przedmiotu, który cię interesuje. Powiemy ci, co jest i co ile kosztuje. Ale w co każdej części oni się zmieniają? Znaczy... Właśnie to dostaliśmy. Ładne, nie? No bardzo. Ufam tobie. Tu sobie pokupujemy po prostu... Kupuję to. Po prostu karty. Naprawdę nie powinniśmy sprzedawać tego tak tanio. To znakomita karta. Jasne. Kupuję to. Niestety masz za mało dyniowych pasztecików, by to kupić. Nie zejdą z co. Właśnie to dostaliśmy. Ładne, nie? Bardzo. Umowa stoi. Ja tu wykupiłem raz wszystkie te karty, oprócz tej, bo to... O nie, to jest wyjątkowa, super, super specjalna karta kolekcjonerska. Damy ci ją za darmo, jeśli znajdziesz pozostałe karty z zestawu. To jest pewnie... Potter. O, to jest klasyczna karta kolekcjonerska. Jakaż to jest 150. Dobra, biorę to. Niestety masz za mało dyniowych pasztecików, by to kupić. Dobra, idziemy stąd. Wpadaj kiedy chcesz, Harry. Wiem, bo będę wpadał kiedy chciał. O. O nie, i rytek. Biedactwa, tękana i mundral. Ha, nie znają hasem i nie mogą korzystać ze skrótu Pottera. Jak on się patrzy na nie. Jakie rymy? Jazda, Ron! Możemy zdobyć tę kartkę! Racja! Zaczarujmy go i pokażmy mu, gdzie jego miejsce! No, stary, masz przesranę! Victus Sella! I cię znajdziemy, stary. Victus Sella! Nie jest dobrze! Victus Sella! Znamy hasła! Dalej, wypróbujmy je! Będą działać tylko na portretach z numerem piętra na górze? Tak myślę, a tym powinniśmy wrócić do bocznej komnaty. Gwiazdeczka. Zaiste. Zaraz się zaczną zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami! W tym roku będzie nas uczył Hagrid. Czy któreś z was wie, którędy mamy iść? Myślę, że zajęcia odbędą się na padoku. Idziecie na zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami? Ja też! To świetnie, Neville. Pójdziemy razem. Chodźcie za mną. Dobrze, idę za tobą. Czekajcie, to jest kufer. Ja fasoli nie przegapię, synek! Fasola, ważna rzecz. Dobrze. No, idź. Ach, no, przynajmniej zbędę zakończenia gry.
przy wybiegu. Tędy! Sekrety podkrywamy później, na koniec gry w sumie, co? Tak, będziemy musieli zarobić na te wszystko, no to... Fosoli nie odpuszczę. Nie wiem, czemuś taki, ale te rycerzyków też załatwimy później. Tych rycerzyków, Boże! Ja już szprecham, nie wiem o czym. No, książka, a nie. My możemy iść tam, ale pójdziemy tutaj. Harry, podejdź tu! Nie, bo ja się ciebie boję. Depulso! 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 Hej, Harry! Chodźmy za Depulso! Do hipogryfu! Nie idę do hipogryfu! Ja się ich boję, one są straszne. Depulso! 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 Okej, okay, a tu trzeba zrobić tak. No berwał. O, aha, on tylko ta. No i tutaj jest taki secret. No tam jest jeszcze... No karta tutaj jest za domkiem Hagrida. Ale coś bliskie. No i oczywiście kaczorkowy piekut. Ale coś za blisko jest. No dobrze, idziemy. A ja się napiję. Lepiej chodźmy za Neville. Nie chcę spóźnić się na lekcję. Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. To jakiś wysyp chochlików. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Decyzja należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć lub iść za Neville'em na lekcję. Że to Hermiona mówi, to powinien Ron mówić. Hermiona raczej by, chodźmy na lekcję, później, później. No czemu oni skakali? Chochliki! Ała, zostaw mnie w spokoju! Mamy tu atak chochlików. Możemy jakoś pomóc? Zaczarujcie studnie, żeby trochę skołować stado. Musicie działać razem, żeby się ich pozbyć. Jeśli nie pozbędziecie się chochlików za pierwszym razem, możecie próbować do woli. Karta kolekcjonerska za zniszczenie każdego roju chochlików. Jeżeli pokonacie całe stado, dostaniecie wszystkie karty z kompletu. Ale to nie jest wcale proste. To jest banalne. To jest pierwsza z takich minigierek. Boże, wy obrywacie jak jakieś dzieci. Naprawdę dobra robota. Prefekt mówi, że zgarniemy 5 kart, jeśli przepędzimy na dobre te chochliki. No, czyli 5 razy musimy ich tak pobić z takiego na takie będzie ich coraz więcej. Boże, jak ja to powiedziałem. Ale ok, ja się tu skupiam teraz. Paj, wiecie, to nie jest takie łatwe. Bo wiecie, jak tylko berwiemy takiego chochlika, to możemy umrzeć. A to jest poważna sprawa. Dobra, popisuję. No. I trzeci rój. Jest ich 5 oczywiście. Tam właśnie w prawym górnym rogu, Boże, zastanawiałem się, która to strona. Macie jakby życie tych chochlików i to tyle mamy ich zabić. Boże, jak tu... Czekajcie. Każdy chochlik odejmuje tam parę, tam jakiś część tego życia i dopóki... Wspaniały popis magii! No!
Patrz, przeleciał przeze mnie. Patrz, Boże i... Faktury. O, umierajcie, czereśniaczki. Może wy umiecie nie obrywać? To jest który? Czwarty, nie? Dobra. No. I to jest ostatni. Nareszcie. Jezus Maria. Tak, Harry Potter. Dzisiaj Potter leci. To będzie oglądać. No ja nie mogę, jak mi umrzesz, to cię zabiję. Boże, jak oni lamią. Niczym ja w Smajcie. If you know what I mean. I nie chodzi mi to o podtekst erotyczny. No. A się rozpadło. Udało się! Właśnie tak. Wynoście się i nie wracajcie. To było suko. Awesome, to było suko. Pozbieram sobie wszystkie żaby. Awesome! Because I'm MC. And I'm awesome. Taka jest prawda. Dobra, idziemy. Dobra, i tak nam się zapisało, to bez sensu. Teraz jest lekcja, ciulu. Na lekcja, nie. A, co to ma być? Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali. Ohydny stwór. Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi stworzeniami. Będę was uczył w tym semestrze. Chciałbym przedstawić wam Hardodzioba. To hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do Hardodzioba, ukłoń się i czekaj. Nie ukłonię się przed tą wstrętną bestią. Witaj, Hardodziobie. Dobry hipogryf. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Ale powinien... Gdy będziesz gotów, po prostu naciśnij prawy przycisk myszy, by dziobek wzbił się w powietrze. Powinni dać... O Jezus, sorry. Niczym wyścigi, nie? Tu ja steruję tylko myszką. Więc to jest takie banalne. Fuck, nie trafiłem. Fuck. Ej, co mi tak? Bo się nie skupiłem. Pominąłem już parę kółek. Patrzcie, on patataja. Fuck. Tury. Musi mi się udać, musi mi się nam się udać. Nie, jakoś mam taką obsesję mówienia. No tak, jestem Bogiem, jestem... Dobra. Udało się! To jest właśnie też taka minigierka, też będziemy mogli powtarzać, ale dopiero pod koniec, na koniec właściwie gry. No bo to logiczne. Wiadomo, ci co oglądali film, to wiedzą co się... Udało się! Co się stało. Zresztą tu też będzie pokazane. Tylko głupio zrobili, bo dziobek też powinien się ukłonić. Zuch z ciebie, Hardodziobie. No. No fuck yeah. Karta
kolekcjonerska. To było naprawdę cóż, Harry. Wróć na wybieg, kiedy tylko zechcesz. Mam tu 5 różnych tras. Możesz na nich wygrać 5 fajowskich kart kolekcjonerskich. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co, bestio? Jebko. Umieram. Patrzcie. Potwór mnie zabił. Nie umierasz. No i sejdzie normalnie. Myślicie, że się wyliżę? No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. What? Na pewno Malfoy będzie chciał to jakoś wykorzystać. What? O, dzisiaj to jest moje zawołanie. What? Będę tak wkurzał wszystkich. Coś będą mówić o mnie, a ja... What? Harry bardzo przejął się kłopotem Hagrida. Wiedząc, że Malfoy tylko udaje kontuzję, martwił się też losem Hardo-Joba. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Gotowi na lekcję? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem po prostu trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację. Możemy pójść skrótem przez portret. Albo pójść naokoło schodami. Prowadź, Harry. Dobra, pierwsze piętro. Dobrze, ufam ci. Haddock. A, ja ZW.